Strauss Ensemble i Róże z Południa Johanna Straussa. Pora, drodzy Państwo, żeby przedstawić członków naszego zespołu. Kapelmistrzem z pierwszą skrzypaczką jest Ludmiła Worobec-Witek. Maciej Jaron, drugie skrzypce. Agnieszka Wolska-Ścignia, klet. Dariusz Koziel, klarnet. Jacek Chodur, wiolonczela. Krzysztof Sokołowski, kontrabas. Bogusław Olczyk, zestaw perkusyjny. I dobrze zapowiadający się pianista Artur Jara. Proszę Państwa, mamy teraz piękną sekwencję muzyki z dwudziestolecia międzywojennego. To przepiękny dla muzyki polskiej okres dwóch cudownych kompozytorów, Henryk Wars i Jerzy Petersburski. To era, złota era polskiego filmu, w których to filmach przede wszystkim była muzyka jako integralna część tego. No i trzeba sobie powiedzieć, że wielu wspaniałych aktorów zasłynęło i popularność zrobiło właśnie dzięki ścieżce dźwiękowej z filmów. Proszę Państwa, za chwilę przed Państwem Wasz ulubieniec, zresztą nasz, jeśli chodzi o nasz zespół Strauss Ensemble, również artysta niezwykle wszechstronny, o bogatym repertuarze, doskonałej prezencji estradowej, po prostu Jakub Milewski, człowiek instytucja. No i drodzy, proszę Państwa, to ważne, bo Jakub się umówił z Państwem na godzinę 9:00. Ale nie powiedział, że to będzie 21:00. No powiedzmy, było 21:05, no żeby być już tak bardzo ściśle, ale na pewno zdążył do Państwa i zaśpiewa słynny przebój wylansowany przez Eugeniusza Bodo. Umówiłem się z nią na 9:00. Jakub Milewski. Kupię jej i kupię ci grób. Potem kliją w cukierę.